W najbliższą niedzielę początek cyklu wykładów, o który wiele razy prosiliście: wykładów o oszczędzaniu nawozów, o tym jak w tym roku, w czasach drożyzny, móc zaoszczędzić na nawozach. W najbliższą niedzielę będzie wykład o tym, od czego zacząć oszczędzanie na azocie jak oszczędzać na azocie, żebyście po pierwsze nie mieli staty plonów, żeby ta oszczędność była widoczna i żebyście naprawdę bez dwóch zdań zobaczyli, że to ma sens i to nie tylko w tym roku, ale w ogóle w cyklu następnych kolejnych lat, niezależnie od cen. Zapraszam Was na dyskusję o azocie, o tym, jakie są możliwości, o tym, gdzie jest ściema, bo też już się pojawia. To wszystko w pierwszym wykładzie o oszczędzaniu azotów. W najbliższą niedzielę na hektar Kłaniam się nisko, hektar wiedzy. Moi drodzy, w kwestii do niedzielnego wykładu, chciałem Wam powiedzieć takie ciekawe zdanie, taka ciekawa obserwacja w tym sezonie. Nie wiem, czy zauważyliście, a na pewno też to widzicie, ale dożyliśmy w tym roku takich czasów w Polsce, które ja bym nazwał moda na podwyżki. Bo dzisiaj podwyżka w Polsce. Stała się takim słowem klucz. Tak jak w ubiegłym roku były inne określenia, były pandemie, były takie, były inne. W tym roku, powoli, tak naprawdę, słowem kluczem staje się moda na podwyżki albo drożyzna. Zobaczcie, dzisiaj nieważne, czy są przesłanki, czy nie, wszyscy wszystko podnoszą. Oczywiście producenci nawozów tłumaczą się tym, że przecież gaz. Bo to bo tamto zapominają często, że jak się mówi, że 74% ceny na przykład nawozów azotowych stanowi cena gazu, to należałoby się wytłumaczyć, dlaczego przy tanim gazie były drogie nawozy, bo też takie sytuacje mieliśmy. Tu sami o tym pisaliście, że skoro jest tak, to dlaczego działa to tylko w jedną stronę, a nie w dwie. No ale pewnie wtedy pojawiły się jakieś inne kosmiczne ceny, o których jak zwykle my, prosi rolnicy, się na tym nie znamy i nic nie wiemy. Teraz patrzymy dalej. Producenci nawozów już się wytłumaczyli. No, producenci nasion kukurydzy za chwilę będą się tłumaczyli tym, że przecież kukurydza to też jest produkt agro, też go dotyczą y, ceny nawozów. Więc jak nawozy zdrożały, no to dobrze by było, żeby podnieść ceny kukurydzy. No bo przecież nie wypada. No, wszyscy podnieśli, a my nie. Nie wiem. Nie będę komentował, żeby znowu nie było hejtu. No, ale idziemy znowu dalej. Temat środków ochrony roślin. Zastanawiałem się bardzo długo nad tym, czy zrobić materiał o środkach ochrony roślin, a dokładniej o tym, czy je kupować, czy nie. Ale myślę sobie tak. Jeżeli za każdym razem, kiedy ja coś powiem, się sprawdza, to jak wam powiem, że macie kupować, to zanim wykupicie, wszyscy podniosą. I stał się cud. Bo ja jeszcze nie powiedziałem o tym, żeby kupować, a już słyszę z rynku odzew informacje jak to jedne z większych albo największych firm w Polsce które sprzedają wam środki chemiczne pestycydy między innymi mówią o tym, że od 1 listopada ciekawe dlaczego taka data to będzie tak drogo, że po prostu no mucha nie siada kochani, jest to sytuacja niezrozumiała dlatego, że tak jak i wy, tak i ja mam swoich znajomych Mam też znajomych w koncernach chemicznych, i to tych największych w Europie. Jeżeli ja słyszę od nich, że przewidywane są podwyżki, ale na ten moment to są podwyżki między 5 a 10%, to czemu firmy chemiczne zaczynają robić nas wszystkich balona i zaczynają nam mówić, że nie, nie, to 30% to lekko, może nawet 40%? To określenie moderna podwyżki, ja dzisiaj powiedziałem nie bez powodu. Ja mam takie wrażenie, że stał się to taki trend. Jak nie podniosłeś swoich produktów, to jesteś frajer, bo mamy nowy polski ład, mamy reset światowej gospodarki, bo jest, już chyba każdy go widzi. Mam takie wrażenie, że nawet jak nie musisz podnosić, to dobrze by było, żebyś podniósł, bo nie będziesz trendy. Mam takie wrażenie, że ta podwyżka nie zawsze jest uzasadniona. Że, że jeżeli mi podnieśli 5%, to ja podniosę 30%. Mam takie wrażenie, że, i tu się zwracam do przedsiębiorców, zwłaszcza w Polsce, że może zamiast przerzucać koszty na swojego klienta, bardzo często na rolnika, należałoby się trochę zbuntować i postawić przeciwko, nowemu systemu podatkowemu i przeciwko nowym obciążeniom, które wejdą u nas w Polsce od 1 stycznia. Bo wiecie, drodzy Państwo, my gospodarczo mamy zawsze dwa sposoby. Walczymy dla siebie albo nie robimy nic. Obecnie w Polsce mamy stan, w którym nie robimy nic. I od razu z góry pozdrawiam wszystkich hejterów, którzy są związani z tą czy inną władzą, bo podkreślę to milionowy raz, nie, nie pcham się w politykę i nie będę się pchał w politykę, bo to jest, jak już teraz powiedziałem, najmniej wydajna forma pracy, najmniej efektywna forma zarządzania to jest polityka. Dzisiaj, czy się nam podoba, czy nie, za chwilę stanie się faktem i znowu powiecie, że powiedziałem to za późno, że zgodziliśmy się wszyscy na pewne zmiany, przerzuciliśmy na siebie nawzajem koszta w sektorze agro również i finalnie. Nikt na tym nie wygra, wszyscy na tym stracą. Dlatego, że jeżeli podniosą rolnikowi koszty produkcji, tak to rolnik może być tak, że przestanie produkować. Jeżeli przestanie produkować, to przyjdzie stan, w którym przyjdzie towar z importu. Tylko, że towar importu, ci, którzy go produkują, wiedzą, że wtedy mogą się cenić, bo już nie ma dla tego towaru konkurencji. I takich sytuacji jest miliony przykładów. Zatem, ja oczywiście mówię żartach, moda na podwyżki, ale to jest przerażające, że dzisiaj mamy stan, w którym autentycznie wszyscy zaczynają zastanawiać się, ile mogę podnieść, nie tylko czy, ale od razu ile. Wiadomym jest, że podwyżki mają tą ogromną, niestety, wadę, że jeżeli świat ucichnie, i świat się wyrówna z pewnymi rzeczami, ustabilizuje się sytuacja ekonomiczna, bo ona się zawsze ustabilizuje, to nagle się okaże, że jak już będzie miliony powodów do obniżek, to te nie przyjdą. Bo nie wiedzieć czemu, o ile jest moda na podwyżki, o tyle nie ma czegoś takiego jak moda na obniżki cen. Zapraszam Was serdecznie na niedzielę, bo niedzielny materiał jest właśnie dla Was. Właśnie po to, że boję się, że moda na podwyżki zawita w Polsce na dobre, a moda na przeceny i obniżki, poczekamy na nią długo. A niedzielny materiał ma służyć Wam, rolnikom, żebyśmy postarali się w tych trochę innych czasach, czasach drogich, odnaleźć na naszych polach, na naszych uprawach, na naszych gospodarstwach. Zapraszam Was jeszcze raz na niedzielny wykład. Wierzcie mi, że będzie sensem. Kłaniam nisko. Hektar pies.